kolory grzechu. Tę płytę, zatytułowaną Kolory grzechu, jej autor Krzysztof Logan Tomaszewski dedykuje wszystkim wielkim romantykom, porzuconym kochankom, zagubionym samotnikom. Uczucia mają tysiące odcieni, a miłość, zwłaszcza ta skomplikowana, objawia się każdemu z nas inaczej. Niekiedy składa się z pasma tragedii, czasami twórczo inspiruje, albo pozwala zapomnieć o najgorszych chwilach naszego życia. Jeżeli to prawda, warto wierzyć, że zawsze można ją spotkać na ulicy, w kawiarence, na dzikiej plaży albo w samolocie. Kiedy poczujecie, że mocniej zaczyna bić serce, rumieniec oblewa wam policzki albo chce wam się fruwać, będzie to sygnał, że ktoś znów was zauroczył. I tylko od was będzie zależało, czy będą to kolory grzechu, czy przeżyjecie duchową ekstazę, bądź ponownie totalną frustrację. Niechaj muzyka i niniejsze teksty pomogą wam szukać i co najważniejsze znaleźć taką istotę, która ziści wam wasze sny. O prawdziwej miłości, skorej do największych poświęceń.